A propos roślin, pelargonii, petunii i oliwek. Oliwki są piękne. Ja już to mówiłam, ale to jest najlepszy roślinny zakup tego roku. Uwielbiam te oliwki. Są naprawdę ogromne. I taka moja wskazówka właściwie za każdym razem, kiedy podlewam te rośliny, które wymieniłam przed chwilą, czyli i pelargonii, i petunie, i oliwki, i wilce, za każdym razem do wody dodaję nawóz, odżywkę. I są to odżywki w żelu. No i tak jak pelargonie i petunie mi przysychają, bo one są wystawione na pełne słońce, nie zawsze kontroluję wilgotność w doniczce, więc one bardzo często są przesuszone, dlatego mi tutaj usychają. Ale oliwki mają taką donicę, że one mają tam dużą wilgotność i też z wierzchu są wyłożone kamyczkiem, które też odbija właściwie promienie słoneczne. I za każdym razem właśnie używam tej odżywki do oliwek. No i rosną pięknie. Powiem wam, że boję się, mam nadzieję, że mi te oliwki przetrwają zimę, że mi ją przetrwają, że mi nie uschną. Prawdopodobnie będę wstawiać je do domu, jak najbliżej okna, żeby miały dużo światła, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i dobrze zniosą zimę. A tutaj, jeśli chodzi o pelargonie i petunie, żel odżywka też za każdym razem. Zresztą jedna dziewczyna mi podpowiedziała, żeby podlewać za każdym razem z nawozem. Dzięki temu też lepiej kwitną i liście są mocniej wybarwione, są bardziej zielone. I stosuję się do tej metody i faktycznie ma to sens. Na początku to robiłam co drugie podlewanie, a teraz już robię to z każdym. No i dzisiaj, co mamy, 26 sierpnia i dzisiaj robiłam nawożenie jeszcze hortensji. I udało mi się w końcu przesadzić liriopę, więc wam to pokażę. Już teraz to wygląda czysto, tylko brakuje, żeby to wyłożyć wszystko korą. Także zobaczcie, jaka ładna linia tych liriopy, tutaj tych traw się zrobiła. Niektóre już mi zaczynają kwitnąć takimi fioletowymi kwiatkami. Trochę jestem zdziwiona, że już w sierpniu, że tak wcześnie. Mam nadzieję, że tych kwiatków będzie więcej, ale widzę, że tak. No i przesadzałam je w dni nieco chłodniejsze i też bardzo wilgotne, więc myślę, że one się tutaj ładnie przyjmą. Nie wszystkie hortensje mi jeszcze zakwitły. Tutaj zobaczcie, jak jest dużo kwiatów. Właśnie one tak będą za każdym razem kwitły co roku. Piękny taki lawendowy odcień, więc to mi się bardzo podoba, fajnie. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało z tymi hortensjami, natomiast tutaj brakuje mi jeszcze tak z 10 sadzonek. Tu mi pomidor rośnie. Jak widzicie, pozbyłam się pergoli, pozbyłam się tych pnączy i po prostu na przyszły rok, na wiosnę zamówię jakieś inne, mocniejsze pergole i posadzimy tutaj coś innego. Trochę się pusto zrobiło, ale to nic. Cześć, dzień dobry, dzisiaj jest poniedziałek i chciałabym wam powiedzieć o kosmetykach do włosów, jakie się u mnie zmieniły, jeśli chodzi o pielęgnację, przede wszystkim też szampony. Ostatnio byłam u Marty, która jest trychologiem, widziałyście albo nie, ale pojawił się na moim kanale film z badaniem skóry głowy oraz łodygi włosa, no i Marta zaleciła mi zmianę pielęgnacji i teraz chcę wam pokazać, czego używam. Dobrze, w tej chwili włosy mam mokre, mam już nałożoną pielęgnację i za chwilę będę je suszyć. Ja właściwie
Włosy myję codziennie, czasami staram się na przykład w niedzielę już nie myć włosów, a dopiero zacząć w poniedziałek, natomiast ponieważ jakby nowy tydzień zaczynam z treningami, to po treningu jestem tak spocona, więc myję je codziennie, natomiast też je suszę. One teraz są na wpół suche, są trochę mokre i staram się, żeby właśnie one same sobie podeschły. Ale już jeśli chodzi o sam koniec, no to już je modeluję, stylizuję, dlatego że włosy mi się po prostu kręcą i no chcę, żeby były bardziej ujarzmione, więc za chwilę pójdę sobie włosy wysuszyć, ale pokażę Wam moją pielęgnację. Jeśli chodzi o szampony, to przede wszystkim zmieniłam szampony na takie bardziej oczyszczające. Do tej pory miałam szampony takie dosyć delikatnie myjące. I pierwszy to jest Dercos. Ja w ogóle te szampony kupiłam w Super Farm online, bo tam chyba było najtaniej, no i tam mogłam kupić te wszystkie potrzebne mi produkty. A, jeszcze jedna rzecz. No i tak, mamy tutaj Dercos, on jest z kwasami, ale ma też w sobie drobinki. Bardzo dobrze oczyszczający szampon, już trochę go zużyłam, natomiast on bardzo dobrze się pieni, więc wystarczy niewielka ilość. No i Marta zaleciła mi, żeby zawsze szampony trzymać na skórze głowy przez jakieś 5 minut, ponieważ też tutaj mamy kwasy, to ja wydaje mi się, że one też dobrze po prostu rozpuszczają to sebum na skórze głowy i udrażniają cebulki włosów. Więc zawsze włosy myjemy dwukrotnie, no i szampon też trzymamy jakieś 5 minut na skórze głowy i dopiero później to spłukujemy. No i zalecono mi, abym używała tak przez 10 dni na przykład tego szamponu, 10 myć jednym szamponem, potem mamy szampon Pharmaceris i kolejne 10 dni mycie innym szamponem. Natomiast przy każdej zmianie szamponu powinnam używać peelingu do skóry głowy, żeby skórę głowy jeszcze bardziej oczyścić, udrożnić. To też stymuluje wzrost nowych włosów. No i z tego, co widziałyśmy właśnie na monitorze komputera, po badaniu u mnie cebulki włosów są trochę pozapychane. No i można też tą skórę głowy stymulować, bo są niektóre cebulki nieaktywne i żeby po prostu je uaktywnić do wzrostu, mogę mieć na głowie jeszcze więcej włosów, mogę tak zadziałać właśnie pielęgnacją, więc no powiem Wam, że będę starała się jakby dostosować do tych zabiegów, które mi Marta tutaj poleciła. I jeśli chodzi o peeling, to akurat dostałam jakiś czas temu od Marty, to jest Pharmona Radical, peeling trychologiczny stymulujący wzrost włosów. I on jest z kwasami, natomiast tutaj mam peeling z Eveline do skóry głowy, z peptydami, z kwasami i powiem Wam, że też jest bardzo fajny. Bardzo wygodne jest to, że te peelingi mają tutaj takie dzióbki, więc bardzo łatwo się to nakłada na skórę głowy. I to też trzymacie na skórze głowy jakieś 5-10 minut, potem spłukujecie to obficie wodą i głowę myjecie szamponem. Czyli przy każdej zmianie szamponu używamy peelingu i tutaj myjemy włosy przez 10 dni jednym szamponem, potem przez 10 dni drugim szamponem. I też po każdym umyciu włosów też Marta poleciła mi, aby nawilżać skórę głowy, więc tutaj mam taki pierwszy nawilżacz, to jest Emolium. Skóra wrażliwa, sucha, skłonna do alergii i to też razem z tymi szamponami kupiłam w Super Farm. I kolejna rzecz tutaj jest taka pianka nawilżająca i jednocześnie też dezynfekująca skórę głowy, bo Marta wykryła u mnie jakieś tam bakterie czy coś takiego. Natomiast tę piankę możecie tylko i wyłącznie kupić właśnie u Marty, bo ona jest jakby wyłącznym dystrybutorem tego producenta tutaj na Polskę, z tego co wiem. I kolejny nawilżacz, który już sobie sama kupiłam, bo kiedyś miałam i bardzo dobrze się u mnie sprawdził i niesamowicie go lubiłam, to jest Ecocera. Medi Hair Booster, wcierka do włosów. Ona jest niesamowicie nawilżająca, nawet też fajnie nawilża włosy od nasady. To mi się bardzo podobało, zużyłam całą butelkę, no i teraz w związku z tym, że zmieniam właśnie swoją pielęgnację i postanowiłam wprowadzić coś nowego i mam nadzieję lepszego dla włosów, no to zakupiłam sobie ten produkt. Bardzo Wam to polecam, bo ja już to miałam. I jest super, naprawdę bardzo się z tym polubiłam. I tu są kolejne moje dwie nowe butelki od Anwen. Ja już chyba miałam ze 3. Używam od zeszłego roku, od lata. I to jest
taka odżywka bez spłukiwania do końcówek. Nie używam już żadnych jedwabiów, żadnych olejów i innych tego typu rzeczy, tylko chumek tantowej gruszki. Ona jest bardzo nawilżająca i sprawia, że też włosy lepiej się rozczesują, nie plączą się, no i też są nawilżone. I ja naprawdę zauważam różnicę i tak bardzo się z tym polubiłam, że regularnie to kupuję, więc to też bardzo Wam polecam. To nie obciąża włosów, jest naprawdę super lekkie. I jeśli macie no, zniszczone włosy, podatne na kruszenie i plączą się przy rozczesywaniu, to polecam Wam kupić sobie, sprawdźcie sobie tą odżywkę bez spłukiwania. A jeśli chodzi o moją taką odżywkę do włosów, na przykład po każdorazowym myciu szamponu, właściwie to używam różnych odżywek i masek, ale bardzo dobrze sprawdza mi się cały czas ta od Pro Salon, to możecie kupić w drogerii Hebe. Botox Therapy dwójeczka jest też bardzo nawilżająca, wygładzająca dla włosów, ale ich nie obciąża. Tutaj jest z jakimś kompleksem chyba kwasu hialuronowego. Bardzo dobra, litrowa pojemność, a przy tym też tanie produkty. Tych masek jest kilka, ale ta dwójeczka Botox najbardziej się u mnie sprawdza. No i też Marta mi mówiła, że jakbym chciała podtrzymać u siebie takie nawilżenie, wygładzenie włosów, to powinnam też stosować Olaplex, ale tego sobie jeszcze nie zakupiłam, bo u Marta robiła mi właśnie zabieg Olaplexem i te włosy faktycznie były takie mięciutkie, sypkie i czuć było różnicę. Więc to jest, słuchajcie, cała moja pielęgnacja, jeśli chodzi o włosy. Za każdym razem tego używam przy stylizacji włosów, po każdym myciu. Tak samo nawilżacze. Jeśli chodzi o nawilżacze, to różne. Nie używam tego wszystkiego na raz, tylko raz sobie użyję tego, raz tego, a raz tego, w zależności od, nie wiem, chęci albo co mi akurat wpadnie w rękę, więc nie wszystko na raz, tylko albo jedno, albo drugie. No, mam nadzieję, że za jakiś czas u Marty się pojawię i sprawdzimy później, jak ta skóra głowy wygląda i czy faktycznie ta pielęgnacja miała sens i czy zadziałała, bo powiem Wam, że no, będę ciekawa po prostu efektów, a ja cały czas staram się dbać o te włosy, już teraz wyglądają dużo lepiej, są w dużo lepszej kondycji, nie jest jeszcze idealnie, powinnam podciąć końcówki, bo są też troszkę zniszczone, ale przyznam się, że dawno ich nie obcinałam i zrobiły się bardzo długie, co też mnie cieszy, ale no jest dużo lepiej jak w zeszłym roku. To tyle, jeśli chodzi, słuchajcie, o makijaż, bo mogą pojawić się pytania, cały czas używam podkładu Elever Cosmetics, w tym momencie mam odcień ten dosyć ciemny Sand. Kredka, to są, w ogóle wiecie co, zrobię Wam chyba ulubieńców z kosmetykami, bo dużo rzeczy się pozmieniało, a chciałabym tak wszystko zebrać w jednym filmie, myślę, że wiele osób byłoby zadowolonych, bo o wiele rzeczy mnie pytacie i wiem, że to gdzieś tam jest porozrzucane w vlogach, w różnych ujęciach i fajnie byłoby to zebrać po prostu tak w jedną całość. I tak, tutaj mam kredkę od Eveline na linię wodną, ale dzisiaj nałożyłam sobie Kreolan. To jest kredka, którą używałam przez lata i ona też jest bardzo intensywna, ale powiedziałabym, że jest bardziej bielsza, a ta jest bardziej beżowa od Eveline. Natomiast jeśli chodzi o usta, to jest to konturówka Mycelyn, natomiast ona nie jest dostępna w sprzedaży, więc no nie chcę jakby Wam tego pokazywać, polecać, bo i tak tego nigdzie nie kupicie. Miałam błyszczyk. Błyszczyk chyba został na dole. Błyszczyk od Eveline, ale uwielbiam te od Varieté Coulin Kisses. Zaraz Wam pokażę, który to jest błyszczyk na ustach. I zamówiłam też nowe konturówki. Jestem podekscytowana, bo mam deficyt, jeśli chodzi o konturówki. Wiele produktów już zużyłam i jedna dziewczyna po prostu spadła mi z nieba i napisała mi, że fajne konturówki ma konturownia i dzisiaj przyjdzie do mnie paczka, więc jak tylko to do mnie spłynie, odbiorę ją i Wam pokażę. Jestem ciekawa, zamówiłam 3 odcienie, czyli wszystkie chyba, jakie były dostępne, takie nudziakowe. No jestem ciekawa i opowiem Wam w ogóle, skąd one są, bo to są kosmetyki od dziewczyny z Poznania, która ma w ogóle swój salon makijażowy. No ale jeśli chodzi o ten błyszczyk, zaraz do tego po prostu wrócimy. Błyszczyk to jest Coulin Kisses i to jest odcień 02. 02 i po prostu trzymam ten błyszczyk w torebce przez cały czas, bo bardzo je lubię. Dzisiaj jest piękny dzień, ja jestem właśnie po treningu. Dzisiaj był trening
na nogi, dosyć intensywny. To jest akurat seria Best Mode z Karoliną Girwan. Słoneczko delikatnie świeci, ale jest dużo chłodniej, więc jest super przyjemnie. No a ja teraz zabieram się za śniadanie. Koktajl już wypiłam. Tutaj sobie kupiłam ciemny chleb, żytni z ziarnami. Zaraz zrobię sobie coś dobrego. Dzisiaj robię pranie i porządki w garderobie, w ubraniach. Niektórych rzeczy się pozbywam, bo są już po prostu bardzo zniszczone i podejrzewam, że mi zajmie to cały dzień. Oprócz tego, o tutaj w ogóle mam moczę w acze, bo niektóre rzeczy były poplamione i plamy nie chcą zejść. Co prawda bluzka miała taki bardzo jaśniutki, beżowy kolor. Są dwie bluzki, czy to pękło? Tu mi kapie. Dobra, i zrobiła się biała. Od acze, więc tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem. Bardzo łatwo jest pozbyć się plam z białych ubrań. Na przykład zalewacie plamy aczem, a potem dodajecie wrzątku albo w ogóle zalewacie wrzątkiem i plamy znikają w oczach. Natomiast jak ubranie jest w kolorze, no to wtedy jest problem. Ale z białych bardzo ładnie wszystko schodzi. I tak, tutaj mam ten kosz pomidorów. Właśnie na muszki miałam coś jeszcze zrobić. Jeden specyfik, tylko nie mam jabłka. A potrzebne jest mi jabłko, żeby muszki tam powpadały. No trudno, bo teraz zaczyna się ten sezon na muszki, owocówki i jest dramat. Jest dramat, wszędzie one tutaj są. A że tutaj jest pełno owoców i warzyw, no to jednak się trzymają i w tych pomidorach. Ale właśnie dzisiaj chcę zrobić najprostsze przeciery pomidorowe, coś a la passata. Czyli wszystkie pomidory skroję razem ze skórą do garnka. Będę to gotować, dodam tylko sól i nic więcej. Na sam koniec wszystko zblenduję. Wrzucę do wyparzonych słoików i będę to pasteryzować w piekarniku. I tylko tyle. Żadnych przypraw, żadnych innych dodatków. Raz już właśnie zrobiłam te pomidory w taki sposób i gotowałam ostatnio zupę pomidorową. Wyszło przepysznie. Więc dla mnie to jest najlepsza baza właśnie do zup, do sosów i do innych rzeczy, na przykład też do lecza. Później można po prostu dodać dodatki typu cebula, cukinia i inne rzeczy. Ale no będę miała dużo słoików pomidorów w spiżarni i o to mi właśnie chodzi. Więc dzisiaj jeszcze zajmę się tym, a to właściwie nie zajmie mi dużo czasu, bo jedyne co, no to trzeba te pomidory po prostu tylko pokroić i temu poświęcić czas, no i kontrolować to, co dzieje się w garnku, czyli mieszać, żeby się nie spaliło. I tyle, no nie ma, nie będzie przy tym tak dużo roboty, więc fajnie. Więc jest przy ogórkach, prawda? Dobra, mam to. Odebrałam, ale się cieszę, nie mogłam się doczekać. Więc sprawdzimy sobie te konturówki, pokażę Wam też swatche. Mogą być fajne. One wyglądają tak, w ogóle tak. To jest dziewczyna, która ma swój salon makijażowy w Poznaniu. Nazywa się Konturownia. Bardzo fajna w ogóle nazwa. I tak, tutaj mamy Dana of Saudi. Dosyć taki ciemny brązik, czyli coś, co lubię. Ten będzie chyba chłodnym, zgaszonym różem. A w ogóle te opakowania są takie same, bo to nie jest konturówka wysuwana, trzeba będzie ją temperować. Opakowania są identyczne jak Eveline, jak kredki Eveline do oczu na linię wodną. Identyczne. Dobra, i tutaj najjaśniejsza jest taka różowa. Jestem ciekawa tego. O, jest mięciutka formuła. To jest ta najjaśniejsza, to jest kolor Call the Police. Tutaj mamy Paxi Wu. Paxi Wu ponoć był, najszybciej się sprzedawał, najpopularniejszy odcień. Co to wygląda tak? Ładny. Powiem Wam,
że to są moje kolory. O, a to już jest ciemne. To już jest dla osób, które mają ciemniejszą karnację, nawet dla brunetek, dla osób, które lubią takie ciemniejsze konturówki, to, no, i to jest Dana of Saudi. Ale można to rozetrzeć, tak myślę, na ustach i coś jaśniejszego na sam środek położyć. Więc takie kolory. No, ta środkowa jest piękna i ta różowa też mi się podoba. No i też tej brązowej też jestem ciekawa, bo Myslin, moja ulubiona konturówka, która właściwie nie jest już dostępna w sprzedaży, ma podobny odcień. Jest może nawet trochę jaśniejsza niż to. Nawet chętnie bym sobie porównała. Ale może być miłość. Piękne kolory, fajne. I gotowe. Pomidorów nie ma. I są tutaj. Dziś udało mi się zrobić 7 słoików. Ten jest troszkę zapełny, za dużo mi się nalało, ale to nic. Tutaj mam już przygotowane nakrętki. I słuchajcie, dostałam w prezencie otwieracz. Coś takiego. Wydaje się to być całkiem porządne. Powiem Wam, że jeszcze nie miałam okazji tego testować. A to jest właśnie otwieracz do słoików, do tych nakrętek. I tutaj jest opcja w ogóle regulacji, więc sprawdzi się zarówno przy dużych, jak i małych słoikach. I w związku z tym, że to jest takie metalowe, no wydaje się to być takie solidne, mocne, bo słyszałam, że te plastikowe pękają. Jak to przetestuję, to dam Wam znać. No myślę, że mi to pomoże na pewno w otwieraniu słoików, bo niszczyłam po prostu te nakrętki. Więc myślę, że to będzie spoko gadżet, aczkolwiek zobaczymy. Dobra, okazało się, że jednak mam jabłko, miałam w lodówce i wlałam Jabłko. tutaj, To była papierówka. tak, wlałam tutaj ocet, obierkę z jabłka i tutaj owinęłam wszystko folią i porobiłam dziurki wykałaczką. I zobaczymy, czy to będzie działało na muszki. Ponoć to działa, no ale Bimber. jaki bimber. No. Pięknie posprzątałeś. Dobra, słuchajcie, byliśmy w Primarku w Poznaniu i kolejny raz, jak dla mnie, ten sklep wymiata, jeśli chodzi o ubrania dla dzieci. Super ceny, bo rzeczy są naprawdę tanie, jakościowo są super, no i też piękne są te rzeczy, więc jestem naprawdę mega zadowolona. Tutaj na przykład piżamka kosztowała około 20 zł. Coco Melon, proszę bardzo. I tak, pokażę Wam właśnie te wszystkie rzeczy. Tutaj mamy taką polówkę na krótki rękaw, polówkę białą, więc będzie tak bardziej elegancko wyglądał. Robi się już powoli ciemno i mam tutaj zapalone światło, ale to nic. Czerwony taki long sleeve. Tutaj mamy bluzę w gwiazdki z kapturem. Tutaj bluzę z dinozaurem, tutaj mamy kolejny t-shirt, to w ogóle ten jest bardzo fajny. Genialne jeansy, ja z jeansów naprawdę jestem bardzo zadowolona i też jeśli chodzi o takie shorty jeansowe na lato, Adaś w nich śmiga, pięknie wygląda, po prostu on mi się bardzo podoba w takich shortach jeansowych. No i spodnie są ślimowane. Tu przy bluzie, wiesz, o. Tutaj masz kaptur taki, widzisz, jaka fajna bluza. I tutaj te spodnie też mi się spodobały. Tutaj ze sznureczkami, tutaj mają takie przeszycia na kolanach, też bardzo fajne. Tutaj takie bardziej niebieskie. Gwiazdka, widzisz? Tak, no fajne gwiazdki. Taki intensywny kolor. Tutaj mamy chyba kolejną piżamkę, taką bardziej na zimę, bo z długimi spodniami. Kurtka, słuchajcie, fantastyczna kurtka. Taka no, nieco grubsza, cieplejsza na jesień ze stójką. Lubię takie rzeczy, więc ładne to. 10 par kosztowało chyba też około 20. Kurczę, nie pamiętam, a nie chcę skłamać, ale około 20 zł wzięłam białe i szare. I jeszcze jeden hit. Gdzie są te buciki? A, tu. Kalosze, bo Adaś już wyrósł z kamry i one się właśnie świecą. Fajne, nie? Ekstra. Ze Spidermanem. Także bardzo fajne kalosze. Te akurat kosztowały chyba około 70 zł. Są tak wszystkie za duże są.
No, także Adaś jest gotowy do przedszkola. Fajnie. Chodzić, tak. Niedługo idziemy do przedszkola, nie? No. Cieszysz się? Tak, cieszę się. No i będę mógł chodzić po kałużach. Tak, po kałużach. A co teraz gotujesz? No, lód z truskawkami. A, koktajl będzie? Tak. Adaś mi czasami przynosi śniadanie do łóżka, nie? Co robisz mi na śniadanie do łóżka najczęściej? Co mi robisz? No, lody takie truskawkowe z malinki. Takie z białe, widzisz? Takie co z lodami. Lubisz gotować? Tak, ja umiem, bo patrzę tu na wiatraka. Gdzieś tu na wiatraka. To jest wiatraczek. O, faktycznie. A to lampa. O, fajnie! Jest światełko? No. Patrz, już dwa tu światełka, widzisz? No, widzę. Fajne. Dobrze. Słoiki się zapasteryzowały, więc teraz je wyciągnę. Dobrze, więc myślę, że jutro rano zrobię dla Was jakiś makijaż, myślę. Zupełnie osobny film z tymi konturówkami, bo jestem ich strasznie ciekawa i mam ochotę znowu zrobić dla Was film makijażowy, więc jutro się za to zabieram. A teraz idę na plac zabaw z Adasiem. Jest już godzina. Ojej, spadło mi. Jest godzina 18:36, ale Adaś jeszcze wyszaleje. Wyszaleje i pójdziemy spać. Ogólnie jeśli chodzi o spanie, to tak chodzimy o godzinie 20. Adaś jest już tak padnięty i zmęczony, że o 20 to jest taka idealna pora. Ciepłe płyty. Chciałam Wam pokazać, że mam, słuchajcie, pierwszą oliwkę, więc jednak podlewanie z nawożeniem daje efekty. Zostanę hodowcą oliwek. Słyszałam, że zrywa się je w grudniu właśnie. Ciekawe, czy będzie tego więcej. Ale mega. Jest!